W ostatnim czasie dostaję dosyć często telefony od Was, co na pajączki, bo mam pajączki na nogach, bo mam pajączki na twarzy i co z nimi zrobić. Oczywiście istnieją wcierki, istnieją hydrolaty, które pomogą w pajączkach, aczkolwiek przy tego typu schorzeniach, tak, jakichś chorobach, należałoby podejść kompleksowo do tego. Nie tylko hydrolaty, nie tylko wcierki, czy też różne inne wyciągi roślinne, ale również zadziałać wewnątrz organizmu, bo same wcieranie w skórę pomoże, ale to nie będzie taki efekt, którego oczekujemy. Pajączki to nic innego jak rozszerzone żyły, które nie mają w naszym organizmie środków, które miałyby uszczelnić nam nasze naczynia krwionośne. Przeważnie następuje rozlanie bądź też rozszerzenie. Nie boli to, ale nie wygląda estetycznie. Więc co zrobić? Przede wszystkim powinniśmy ograniczyć cholesterol, ograniczyć węglowodany oraz wszelkie nasycone kwasy tłuszczowe. To, że tak powiem, jest podstawa. Ale jednocześnie dostarczyć naszemu organizmowi spore dawki witaminy C. I tu taka uwaga, nie ma możliwości przedawkowania witaminy C w naszym organizmie. Znaczy jest taka opcja, jeżeli przesadzimy z ilością dostarczania witaminy C, to po prostu nasz organizm wydali ten nadmiar witaminy C z moczem. Wtedy należy przerwać taką kurację witaminą C na 2-3 dni i można ponownie do niej sięgnąć. Witamina C nie tylko i wyłącznie wzmocni nasze naczynia krwionośne, ale i przede wszystkim zadziała bardzo dobrze dla całego organizmu. Tak? Pamiętajmy, że jest największym przeciwutleniaczem, czyli ogranicza namnażanie się bądź też skraca życie wszelkim komórkom nowotworowym. Więc witamina C w jak największych dawkach. Mówi się, że taka dawka dla dorosłego człowieka to jest 500 mg. Nie jest to ta dawka, jest to 2000 jednostek można przyjąć witaminy C. Tak więc przeważnie jest to poczwórna dawka. I tak jak mówiłam, nie wydarzy się nic w naszym organizmie, jeśli przedawkujemy witaminę C. Po prostu wydalimy ją z moczem. Kolejne witaminy, jakie należałoby wzbogacić nasz organizm, to witamina E i witamina PP. I co jeszcze? Warto sięgnąć po olej lniany, po orzechy włoskie, po siemię lniane, po nasiona chia, po owoce morza. To wszystko, o te wszystkie rzeczy wzbogacić naszą dietę. I ograniczyć wspomniany cholesterol i węglowodany oraz nasycone kwasy tłuszczowe. I wtedy zacząć kurację też i zewnętrznie. Takimi hydrolatami, jeśli chodzi o hydrolaty, bo na rynku dostępne są też wyciągi alkoholowe, czy inne maceraty olejowe, które można samemu w domu wykonać, ale jeśli chodzi o mój sklep i o moją działalność, to takimi najbardziej skutecznymi hydrolatami w walce z pajączkami, z żyłami, to jest hydrolat nawłociowy. Teraz gdzie ja go tu mam? Tu mam. Hydrolat nawłociowy naprawdę jest bardzo skuteczny. Kolejny hydrolat, który również sobie poradzi, to jest hydrolat krwawnikowy, hydrolat właśnie z kwiatów czarnego bzu. Te hydrolaty mają przede wszystkim bardzo wysokie stężenie właśnie witaminy C, więc dostarczamy sobie ją nie tylko od wewnątrz, ale też i od środka do skóry. Szybko się wchłaniają. Kolejnym takim hydrolatem, który też pomoże, aczkolwiek
Nie zawiera on tak dużej dawki witaminy C jak nawłociowy, krwawnikowy czy też z kwiatów czarnego bzu. To jest hydrolat z melisy lekarskiej. On po prostu zmniejszy obrzęki. Jeżeli mamy napuchnięte te miejsca, takie nabrzmiałe, melisa zlikwiduje obrzęki, potem cała reszta. No i ostatni hydrolat z róży damasceńskiej. On nie tyle co na pajączki na nogach, jak na pajączki na skórze, na cerze, tak? Skóra na twarzy jest dosyć cienka, łatwiej się wchłonie. Hydrolat z róży damasceńskiej. Natomiast tak do wcierek na nogi, no głównie na nogi, tak? Przy pajączkach, to takim najlepszym jest nawłociowy, bądź też wszelkie wyciągi z nawłoci, krwawnik oraz kwiaty czarnego bzu. Co jeszcze? Oprócz zmiany lekko diety, można pić napary. Napary z ziół, przygotować sobie taką mieszankę. Szczegóły tej mieszanki znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast takimi głównymi ziołami, które można wykorzystywać do naparów, to jest głóg, różdżek kolczasty, kasztanowiec i wąkrotka azjatycka. Ponadto jest to oczywiście kasztanowiec, ziele szanty, o której też jakiś czas temu powstał film, ziele, przepraszam, nie ziele, tylko kwiaty krwawnika. To wszystko znajdziecie w opisie, jak sobie taką mieszankę przygotować. Więc jeśli chodzi, tak podsumowując, jeśli chodzi o pajączki, to nie tylko wcierki, ale też zadbajmy o to, żeby od wewnątrz dostarczyć odpowiednie składniki do naszego organizmu. Tak więc zapraszam do obejrzenia filmu, powtórzenia sobie tych wszystkich informacji. Zapraszam do sklepu, wszystkie te hydrolaty są dostępne i zapraszam w odwiedziny na moją stronę danowiec.pl. Tam oprócz produktów są też i inne artykuły o roślinach, o ich działaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście też do subskrypcji mojego kanału na YouTubie i o polubienie profilu na Facebooku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.